Dzień dobry, Wiesław Dębski. To jest program Z każdej strony. Naszym gościem jest dzisiaj pan Janusz Piechociński, wicepremier, minister gospodarki, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Witam, panie premierze. Dzień dobry. Pan proponuje zupełnie nowe podejście do spraw patriotyzmu gospodarczego, ale także do spraw PSL-u. A co na to pan premier Donald Tusk? Czy on patrzy na to spokojnie, czy rozmawiacie o tym? I w ogóle jak się te relacje układają? Rozmawiamy. Relacje układają się bardzo dobrze, zaskakująco dobrze i tak trzymać. Przecież ja zszedłem na kongres z postulatem utworzenia na nowo relacji koalicyjnych. I mówiłem o zmianie umowy koalicyjnej jako doprecyzowanie. No, ale udało nam się. Pan nie, swego. Nie, bo udało nam się zrealizować. Przed każdym ważką decyzją rządową jest spotkanie koalicyjne, na której uzgadniamy. Jeżeli pojawiają się wątpliwości, to je dopracowujemy. Ale czy pan nie zaskakuje premiera na przykład tym patriotyzmem gospodarczym? Ale jesteśmy w koalicji. Że będziemy walczyć w Unii Europejskiej nie, i w ogóle nie, ale, nasze sprawy. Ale proszę zrozumieć moje intencje. Ja nie powiedziałem, że zaliczam się do eurosceptyków, którzy będą na gruncie krajowym. Ale rozmawiał pan o tym z premierem? Ale wielokrotnie. Ja mówiłem i akcentuję, że dzisiaj jest to incydentalne spotkanie na konferencji, a ja będę miał dużą konferencję, gdzie głosem pierwszym o nowej wizji patriotyzmu przemówi sam Donald Tusk. A ja będę później mówił o tym, co może oznaczać i co powinien oznaczać patriotyzm gospodarczy, że nie przekształci się puste hasta o nacjonalizmie gospodarczym. Albo z jakich elementów protekcjonizmu można wewnątrz obszaru unijnego korzystać, a z jakich na pewno nie tylko z racji na ustawodawstwo unijne nie można. Jeszcze chciałbym o jedną rzecz, która mi zupełnie nie pasuje do tego, co pan prezentuje. Pan jest, ja sam pana uważam za takiego polityka nowego jakby, nowego widzenia polityki, nowego sposobu uprawiania polityki. I ta rzecz mi zupełnie nie pasuje. Zabiega pan o odwołanie pani Ewy Kieszkowskiej. Tu są dwa smaczki. Jeden, która jest sekretarzem stanu w kancelarii tylko premiera. Tylko złożyłem wniosek. Tak. No pani Kieszkowska jest osobą, która nie chciała panu podać ręki. Ale i znowu... Tłumaczę panu, dlaczego, tak. że nie pasuje mi po prostu to do pana dotychczasowej postawy. Z jednej strony mamy panią Kieszkowską, która pana kontestowała, z drugiej strony jej miejsce ma zająć pana najbliższy współpracownik, który jest uważany za współautora pana sukcesu wyborczego. A Ewa Kieszkowska nie była współautorką sukcesu Waldemara Pawlaka i nie była jego czasami najbliższym współpracownikiem. Ale pan inaczej uprawia politykę. Bardzo poważnie podchodzę. Proszę zwrócić uwagę, że wniosek złożyłem dopiero po Bożym Narodzeniu. Z prostego powodu. Nie widziałem koordynatora prac rządowych i parlamentarnych w parlamencie. Ewa Kieszkowska od kongresu nie przyszła na żaden klub Polskiego Stronnictwa Ludowego, nie przyszła na żadne spotkanie partyjne jako koordynator czy koalicyjne. W związku z tym proszę zwrócić uwagę, jasne, że nie... Nie było możliwości współpracy. Nie. I proszę zwrócić uwagę, że nie ma żadnego cięcia. Za chwilę odejdzie jeden wiceminister, sekretarz stanu z mojego resortu gospodarki, wróci do Sejmu z prostego powodu. Ja mam mały klub. Mam 28-29 teraz po tym, jak przyjęliśmy pana Dąbrowskiego z Solidarnej Polski, który sam się zgłosił, a ja kanibalizmu politycznego nie robię. I uwaga, nie mam kim merytorycznym zastąpić siebie w Sejmowej Komisji Infrastruktury. Ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby w pracach parlamentarnych nie było silnej, dobrze zorganizowanej pracy, jasne, Polskiego Stronnictwa Ludowego. W związku z tym od kongresu jest wyraźnie powiedziane, nieważne jak kto głosował na kongresie, wszyscy jesteśmy ludźmi Polskiego Stronnictwa Ludowego, budujemy nowe, atrakcyjne, otwarte Polskie Stronnictwo Ludowe z nadziejami na 7-8 mandatów w wyborach europejskich i z nadziejami na 12-15 w wyborach parlamentarnych. Takie zadanie sobie postawiłem, sam tego nie zrobię. Muszę i coraz bardziej będę koncentrował się na sprawach wewnątrzrządowych, jasne, gospodarczych, a w polityce muszę dzielić zadania. Stąd między innymi Tomasz Jędrzejczak dostaje wielkie zadanie dużej integracji w pracy partyjno-politycznej w terenie, bo zbliżamy się do wyborów samorządowych. Jesteśmy w 16... Ostatnie zdanie. Jesteśmy w 16 koalicjach sejmikowych z Platformą i ja chcę mieć spokój za plecami wicepremiera, jeśli chodzi o relacje koalicji sejmikowych. A będzie to trudne, bo przecież w wyborach samorządowych także z Platformą i Platforma z nami będziemy rywalizować o względy wyborców. Mam nadzieję, że pana przekonałem do tego, że poseł Piechociński nie tylko deklaruje, ale rzeczywiście bardzo konsekwentnie wprowadza wizję nowego funkcjonowania Polskiego Stronnictwa Ludowego. Prezes i premier Janusz Piechociński był naszym gościem, któremu życzymy 17% w wyborach 12-15. 15% w wyborach parlamentarnych. Mam nadzieję, że dziękuję tak bardzo będzie. Dziękuję, do widzenia.